Święty Eucharius, ze znakomitej i zamożnej rodziny pochodzący, urodził się przy końcu VII wieku we Francji w Orleanie. Na dni kilka przed jego urodzeniem matka, wróciwszy do domu po północy z kościoła, gdzie według ówczesnego zwyczaju była obecną na jutrzni, ujrzała przed sobą poważnego starca w białym odzieniu, z którego oczu wychodziły jakby dwa jasne promienie, a który tak do niej przemówił: Bóg z tobą, o umiłowana od Pana. Nosisz w łonie twoim syna, którego Pan Bóg od wieków przeznaczył na biskupa tego miasta. Widzenie takowe skłoniło tym bardziej rodziców do tego, iż syna, gdy przyszedł na świat, wychowali jak najpobożniej. W VII roku oddany do szkół odznaczał się pomiędzy wszystkimi uczniami jak niepospolitą zdolnością do nauk, tak jeszcze bardziej wzorowym postępowaniem, już wtedy gorącą i gruntowną pobożnością, która wzrastała w nim latami. A że od tego nieoddzielnym jest serdeczny do Matki Bożej nabożeństwo, więc też Eucharius od lat najmłodszych szczególnym sposobem czcił i kochał Przenajświętszą Pannę, nazywając ją zwykle najdroższą swoją matką. Jak od dzieciństwa ulubionym jego ćwiczeniem była modlitwa, tak gdy do lat doszedł młodzieńczych, w niej coraz większy robił postęp, a przy tym czytaniu ksiąg świętych oddawał się najpilniej. Z łaskami takowymi, wiernie współdziałając, Eucharius powołany został przez Boga do wyłącznej mu służby. Naprzód wstąpił do stanu świeckiego duchowieństwa i stał się w krótkim czasie wzorem najwyższych cnót kapłańskich. Lecz gdy coraz większy czuł w sobie pociąg do życia bardziej samotnego, wstąpił do zakonu diecezji rotomageńskiej i osiadł w klasztorze gemeryckim, w którym w wysokim stopniu kwitnęła karność zakonna. Przebył tam lat 7, wiodąc życie tak umartwione, że stał się żywym obrazem świętych pustelników na puszczach egipskich najostrzejszej oddających się pokucie. W tak wysokim stopniu posiadał dar bogomyślności, że zdawało się, że ciągle był w zachwyceniu. Obok tego najwierniej zachowywał wszelkie przepisy reguły zakonnej i w pracowitości nikt mu nie wyrównywał. Przy mszy świętej, którą potrawiał z najżywszą pobożnością, zwykle rozpływał się we łzach, co już samo obecnych do wielkiego pobudzało nabożeństwa. Po śmierci biskupa orleańskiego Sewera, który był stryjem naszego świętego, lud wierny i całe duchowieństwo jednogłośnie domagało się, aby Eucharyusza na osierconą katedrę biskupią powołano. Przewidując zaś, iż on wzbraniać się będzie od przyjęcia tej godności, udali się w tym celu z prośbą do Karola Martela, który podówczas jako najwyższy urzędnik w kraju rządził całą Francją. Ten wysłał jednego z pierwszych dostojników państwa do opactwa generyckiego z poleceniem, aby świętego Eucharyusza, gdyby się temu opierał, zmusił do przyjęcia biskupstwa i niezwłocznie go tam zawiózł. Święty na wieść takową zamierzał uchodzić i skryć się w jakim odludnym miejscu, a gdy się mu to nie powiodło, prosił i zaklinał opata i wszystkich braci zakonnych, aby go od tego, co sobie poczytywał, za największe nieszczęście uwolnili, nie dopuszczając, aby go biskupem zrobiono. Było to na próżno. Eucharius musiał udać się do Orleanu, gdzie został już wielu sąsiednich biskupów na niego oczekujących, a którzy wobec nadzwyczaj licznie zgromadzonego ludu wyświęcili go na biskupa. Jak całą siłą wzbraniał się od przyjęcia tej wysokiej godności, znając i pojmując doskonale jej trudne obowiązki, tak gdy nimi został wbrew własnej chęci zaszczyconym, całą duszą wziął się do ich najdoskonalszego spełnienia. Zaczął od wprowadzenia w całej ścisłości karności kościelnej w duchowieństwie jemu podwładnym, przekonanym będąc, iż od świątobliwości kapłanów zawisło uświątobliwienie ludu wiernego. Dokazał tego w krótkim czasie, sam przyświecając przykładem najwyższych cnót kapłańskich i nie zmordowano mu dobro dusz jego pasterskiej pieczy powierzonych troskliwością. W całej też diecezji jego nie tylko rozżywiła się w ludzie wiara, ale zakwitła pobożność, pierwsze wieki chrześcijaństwa przypominająca, a przykład tak powszechny, uderzający najzbawienniej wpływał i na sąsiednie diecezje. Słodycz jego zachowania się z każdym, miłość, z jaką był dla tych nawet, którzy mu w czymkolwiek w największej nieprzychylności dali dowody, niepojęta hojność dla ubogich zjednały mu serca wszystkich, gdy z drugiej strony życie jego zawsze ubogie i umartwione, jakie wiódł w klasztorze, obudzało tak szczególny, a tak powszechny dla niego szacunek, że gdy odbywał wizyty biskupie po parafiach, tłumy ludu wychodziły na jego spotkanie i oznakami czci najgłębszej go otaczały. Lecz, co jego sercu pasterskiemu było najmilszym i najpożądańszym, to że wszelkie jego święte upomnienia przyjmowano jako głos z nieba. Każde jego zbawienne polecenie spełniano najwierniej. Zdawało się, że pod jego ojcowskim rządem żadna nie ginęła dusza, a ileż ich do wysokiej dosiedziło świątobliwości. Królestwo Boże szerzyło się tu na ziemi, a w niebie spod jego pastorału liczne zastępy do liczby błogosławionych przybywały. Takie obfite owoce prac apostolskich Eucharyusza musiały rozbudzić zawiść piekielną. Nie mógł na to dłużyć i patrzeć obojętnie szatan. Jakoż dołożył wszelkich starań, aby pozbawić wiernych tak świętego pasterza i wkrótce tego dokazał. 16 lat upływało, jak święty Eucharyusz rządził tym sposobem swoją diecezją, wśród spokoju niczym ważniejszym niezakłóconego. Dopomagały mu do tego i wielkie względy, jakie miał u Karola Martela, który go swoją wysoką władzą we wszelkich jego rozporządzeniach biskupich popierał. Tego właśnie zazdrościli mu źli ludzie, usiłując mu zaszkodzić u potężnego władcy całej Francji, skorzystali z pierwszej sposobności, jaka się im do tego nadarzyła.
Karol Martel z początku zdawał się we wszystkim uznawać słuszność postępowania świętego biskupa, lecz wbity w pychę, podniesionym ostatecznie nad Saracenami zwycięstwie, przybywszy na czele wojsk do Orleanu, nadstawił ucha oszczerstwom, jakie miotali na Eucharyusza jego nieprzyjaciele, kazał mu udać się z sobą do Paryża, a stamtąd skazał go na wygnanie do Kolonii. Tam świątobliwość jego, podobnie jak w ojczyźnie, zjednała mu serca wszystkich. Otoczono go w tym miejscu jego pobytu czcią największą, wskutek czego Karol, widząc, iż wygnanie to nie było żadną dla Eucharyusza karą, rozkazał, aby go przeniesiono do prowincji Liège i polecił księciu Robertowi nad tą krainą panującemu, aby go zamknął w jednej z twierdz warownych. Książę ten, ujęty świętością prześladowanego biskupa, nie uczynił tego, lecz mu dozwolił obrać miejsce pobytu. Święty, uszczęśliwiony, iż się pozbył ciężkiego brzemienia obowiązków biskupich, osiadł w klasztorze w abactwie świętego Trudona w diecezji trojekteńskiej. Tam przebył lat 6, a przykładem życia najdoskonalszego zakonnika, którym jaśniał na całe zgromadzenie tego klasztoru, wpłynął tak zbawiennie, iż w nim karność zakonna nieco osłabiona, gdy tam przybył święty Eucharyusz, tak się podniosła za jego pobytu, iż klasztor ten odznaczał się już odtąd jak najściślejszym zachowaniem reguły i ścisłym zerwaniem stosunków ze światem. Na koniec, gdy pomimo podeszłego wieku nie tylko nie ustawał ten mąż Boży w ćwiczeniach najostrzejszej pokuty, lecz owszem oddany już tylko życiu bogomyślnemu podjawiał umartwień ciała, powołał go Pan Bóg do chwały wiekoistej 20 lutego roku pańskiego 743. Niezwłocznie po błogosławionej śmierci jego grób wielu cudami zasłynął.